Boże, szanowni państwo, dzisiaj zwrócę uwagę na taki ciekawy aspekt, a mianowicie jak zmienne są nieraz poglądy polityczne niektórych osób publicznych dobrze znanych i jak mało znane są te fakty. I te ciekawe fakty chciałbym tu jednak przedstawić. Zaczniemy od jednego z ojców niepodległości polskiej, a mianowicie świętej pamięci Romana Dmowskiego. Otóż, Roman Dmowski uważa się przede wszystkim przez obóz narodowy w Polsce za przedstawiciela, można powiedzieć, takich integralnych, narodowych poglądów propolskich, znaczy, czyli, czyli po prostu polskich, prawdziwie polskich, tylko polskich, itd. Tym niemniej zawsze można postawić pytanie, a co to są poglądy polskie? I jak należy te poglądy rozumować, jak należy rację Stanu Polski rozumować. I tu dotykamy sedna sprawy, i chciałbym przedstawić tu pewien tekst, który daje trochę inną perspektywę spojrzenia na poglądy, na przykład Romana Dmowskiego. Trzymam w rękach tutaj takie czasopismo, które się ukazało. W 1980 roku są to zeszyty historyczne wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu. Tu, tu widać, Instytut Literacki w Paryżu, na emigracji wtedy, bo wiadomo, że był PRL na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej. I, i w, tym, w tym czasopiśmie ukazał się artykuł Wiktora Sukinickiego orientacja rosyjska a niepodległość. Na stronie 158. W tym artykule jest więcej w ogóle ciekawych informacji, ale nie będę od razu tak jakby wszystkimi rzucać, tylko coraz jeden raz będziemy do, do, dotykali jednej przynajmniej. I charakterystycznym tu uważam jest powoływanie się na tekst Romana Dmowskiego, który ukazał się E, wcześniej, e, w innym e, akurat czasopiśmie e, polskim, a mianowicie jeszcze w, 18, e, a mianowicie w 1895 roku w przeglądzie wszechpolskim, numer 19. E, także on zamieszczony jest w pismach e, Romana Dmowskiego, Tom3 1938 rok wydania. Artykuł Dmowskiego formalnie dotyczy kwestii litewskiej, odzwierciedlał jednak jego ówczesne, jest kursywą zaznaczoną, ówczesne poglądy w szerszej skali i ujawniał jego ówczesne, znów powtórzę, stosunek do dawnej Rzeczypospolitej i drogi jej historycznego rozwoju. Punktem wyjścia były stosunki na emigrację, gdzie jak pisał, początek cytatom: Jest sporo Litwinów, którzy za oceanem grupują się w miarę możności, mają swoje kościoły i swoje gazety. Wyodrębniając się od Polaków, nie trzymają się od nich całkiem oddzielnie, łączy ich bowiem nić pochodzenia ze wspólnej ojczyzny i wspólna tradycja. To ciekawe. Uwaga. Eee, przeciwko takiej polityce Dmowski zastrzeżeń nie wysuwał, natomiast żalił się, że w starym kraju część, co najmniej, Litwinów poszła na lep e, caratu, który zmieniwszy wobec Litwinów politykę murawiewowską na meternichowską. No, trzeba zrobić wyjaśnienie. Morawiewowska oczywiście od Morawiowa-Wieszelnika yy, no, ma się na po prostu polityka represji i represji brutalnych, jakby niszczenia bytu narodowego. Natomiast Metternichowska to jest bardziej polityka w stylu austro-węgierskim, to znaczy yy, polityka piernika i knuta zarazem, to znaczy pewnych zachęt, motywacji i jakby bardziej taka Polityka soft dzisiejszym e, językiem mówiona. Przeciwko takiej polityce Dmowski zastrzeżeń nie wysuwał, natomiast żalił się, że w starym kraju część co na mnie, Litwinów poszła e, za caratem, który zmieniwszy wobec Litwinów politykę murawiowa na meternicha, zaczął ich budzić nadzieją. E, początek cytatu pisze Roman Dmowski, że narodowość litewska może swobodnie rozwijać się w państwie rosyjskim, które chroni ją od zamachów ze strony Polski. Z czasem jednak przyszło rozczarowanie – Litwini zrozumieli, że są potrzebni tylko do rozbicia jedności dawnej Rzeczypospolitej, ażeby częściami łatwiej było strawić to, co się w całości nie da. Mieli też jasne dowody, że litewszczyzna na równi z polskością poczyna być coraz bardziej zajadle i prześladowana. Trzeba więc było porzucić dawne nadzieje, dawne plany polityczne, ale nie było co na ich miejsce postawić. Nastąpił więc u postępowców litewskich okres bezprogramowości politycznej, który po dziś dzień trwa jeszcze. Jedni łudzą się nadziejami na reformy w Rosji, czekają na konstytucję. Inni chętnie widzieliby Prusaków zagarniających Litwę i dopuszczających mieszkańców jej do używania tych skąpych praw, jakimi się cieszą mieszkańcy zaboru pruskiego. Inni wreszcie pomimo gotowości do walki o słowo litewskie przeciw polonizmowi widzieliby chętnie niepodległą Polskę w dawnych granicach. Trzeba przyznać, że liczba ostatnich powoli się zwiększa. I tutaj Roman Dmowski proponuje, akurat podsumowując właśnie te roz, swoje rozważanie, proponuje wyjście, które by doprowadziło ewidentnie do tworzenia dawnej Rzeczypospolitej i zobaczmy w jakim zakresie. Początek cytatu. Przede wszystkim twierdzimy, że gdyby była Rzeczpospolita nie upadła, nie mielibyśmy na pewno kwestii litewskiej w tej postaci, w jakiej ją dziś mamy. Nikomu nie przyszłoby do głowy zająć się wytwarzaniem narodu litewskiego odrębnego, całkiem nie mającego nic wspólnego z Polskim. Taka myśl mogła się zrodzić tylko w głowach wrogów Polski i Litwy. Inna rzecz e, z ruchem kulturalnym mającym na celu zachowanie języka i rozwój literatury litewskiej. Ruch ten musiał powstać jako nieunikniony skutek postępu cywilizacji i rozwoju potrzeb duchowych u ludu litewskiego. W niepodległej Polsce byłby on powstał prawdopodobnie wcześniej i rozwinąłby się bujniej. Mając więcej swobody. Ale nie byłoby mowy o żadnym separatyzmie politycznym. Powoli, według wszelkiego prawdopodobieństwa, wytwarzałby się ten stosunek, jaki istnieje pomiędzy ludnością różnojęzyczną w Szwajcarii. Szwajcaria ma trzy języki narodowe, i każdy inteligentny szwajcar Włada dobrze wszystkimi, a przynajmniej dwoma najbardziej rozpowszechnionymi, francuskim i niemieckim. U nas na gruncie Litewskim musieliby. Yy, u nas na gruncie Litewskim musiałby się podobny stosunek wytworzyć. Jeżeli zaś stało się inaczej, jeżeli z tej normalnej drogi rozwojowej nastąpiło zboczenie, to winne temu położenie polityczne, wikłające każdą najprostszą nawet kwestię. Chcąc jednak żyć i dojść do lepszej przyszłości, musimy używać wszelkich, wszelkich wysiłków, ażeby utrzymać się jak najbliżej tej drogi rozwoju politycznego i kulturalnego, która wynika z naszych dziejów przedrozbiorowych, jak, jako ich naturalna konsekwencja. Dlatego w rozwoju kwestii litewskiej konieczny jest zwrot, leżący w interesie zarówno Polaków, jak i Litwinów, i dziś zaznaczający się coraz wyraźniej. Polega on na uznaniu z jednej strony jedności politycznej wynikającej ze wspólnej tradycji dziejowej, z drugiej zaś potrzeb kulturalnych narodowości litewskiej, pomiędzy którymi pierwsze miejsce zajmuje obrona języka i rozwój literatury. W zakończeniu artykułu Dmowski formułował parę zasadniczych punktów, w cudzysłowie, na których miałoby się opierać uregulowanie stosunków polsko-litewskich. Miały one, i to nie jest parę, tylko punkta trzy, Początek cytatu: Pierwszy, nie ma dwóch patriotyzmów polskiego i litewskiego, ale jest jeden wspólny, jak jest jedna wspólna wszystkie ojczyzna. Dwa, postęp cywilizacyjny ludu litewskiego leży w interesie całej Polski, a zatem obrona języka i popieranie rozwoju literatury litewskiej jest jednym z artykułów patriotyzmu polskiego. Język litewski jako jeden z naszych języków narodowych. To znaczy, że ma ich być więcej niż dwa. Uwaga autora y, Wiktora Sukinickiego tego opracowania. Akurat zasługuje na pielęgnowanie na równie z polskim. 3. Na gruncie litewskim należy pracować nad wytworzeniem zgodnego pożycia żywiołów litewskiego i polskiego. Polacy powinni gruntownie zapoznawać się z językiem litewskim, ażeby móc go używać w stosunkach życiowych i pomagać rozwojowi kulturalnemu litewskiemu. Inteligencja litewska powinna wychowywać młode pokolenie w duchu patriotycznym, Zapoznawać je nie tylko z dziejami Litwy, lecz całej Polski, oraz uczyć je gruntownie nie tylko języka litewskiego, ale i polskiego. Człowiekowi wykształconemu język litewski, jako nie dość jeszcze wyrobiony i bardzo ubogą posiadający literaturę, wystarczyć nie może. I dlatego cała inteligencja litewska zna z konieczności, choć często słabo, język polski. Usiłowania w kierunku zastąpienia go rosyjskim, z którym często nam się zdarza spotykać, są działaniem na szkodę nie tylko sprawy polskiej w ogóle ale i w szczególności litewskiej i muszą być uważane za odstępstwo. Na takich tylko zasadach można regulować stosunki polsko-litewskie z nieocenioną dziś korzyścią dla obostron i dla wspólnej sprawy. Trzeba łączyć to, co wrogowie usiłują rozdzielić. Jak widzimy, poglądy Romana Dmowskiego na sprawę stosunków polsko-litewskich były zmienne i na początku również miał on nadzieję na to, że da się te stosunki ułożyć po linii pokojowej, że da się odbudować pierwszą Rzeczpospolitę, Rzeczpospolitą boję Narodów niestety to się nie zdarzyło ale warto jednak zwrócić uwagę również wszystkich naszych przyjaciół obozu narodowego na tę wypowiedź Romana Dmowskiego, że może czas właśnie Przejść na te pozycje poprzednie, który lider ruchu narodowego w Polsce reprezentował jeszcze w końcu XIX wieku. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem Szczęść Boże!